Dzisiaj w trakcie meczu z Cracovią Kraków przyjrzeliśmy się pracy przy realizacji spotkań w T-Mobile Ekstraklasie. Także... Nie wypada mi siedzieć. No właśnie. Tam jest pani producentka, ona wam wszystko powie. Technika przyjeżdżała około 5 godzin przed meczem, żeby zainstalować wszystkie kamery, pozycje komentatorskie dla statystyków, całe to zaplecze. Realizacja przyjeżdża 3 godziny przed meczem, nagrywamy przyjazd drużyn, nagrywamy rozgrzewki, wysyłamy je do kanału, do naszego głównego odbiorcy sygnału. Wybiera sobie kamery, gdzie chce pracować. No domyślam się, nie chce, że chemii dużo. Nie pijesz. To już łatwiejsze zawsze. To już wysoki level, nie? A, to już, normalnie przed nim trzeba chylić czoła. Rzeźła chudra. Przyjeżdżamy zazwyczaj jakieś 2 godziny przed spotkaniem. Jakie emocje towarzyszą? Przede wszystkim my bardzo lubimy tę pracę. Ja bardzo lubię Polską Ligę, więc z pełen oczekiwań i optymizmu przyjeżdżam na każdy mecz. Jak będzie jakiś strzał na bramkę, to staraj się tam jakiś ułamek sekundy wytrzymać za tą bramką, dobra? Praca dziennikarza to jest oczywiście mecz, to jest stadion, to nie biurko, więc tutaj się jak najbardziej skupiamy i koncentrujemy na tym wszystkim, co wiąże się z całą otoczką meczową. Ekipa techniczna liczy około 10 osób. To wszystko też zależy od wielkości meczu, nazwę to roboczo, czyli od tego, na ile kamer jest zrobiona transmisja. Natomiast realizacja również jest od tego uzależniona. Zazwyczaj robimy mecze 9-kamerowe plus realizator wizji, chłopaki od powtórek, około 12 osób. Jest to praca bardzo przyjemna, sympatyczna, fajna. Ogląda się to wszystko z bliska, więc za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy na stadion, to oczekujemy fajnego widowiska, ale też zawsze coś nowego się dzieje, coś, o czego nie zawsze się spodziewamy, więc na pewno jest to ciekawe doświadczenie za każdym razem. Zobaczymy, kto wygra. Wygra lepszy. Wygra, tak, więcej zapłaci. Tak. Tam spokojnie godzinę przed meczem nagrywamy te swoje wywiady. Później tak naprawdę koncentrujemy się na tym, co się może wydarzyć już na samym meczu. No i dalej to już jakby idzie swoim rytmem, czyli przerwa, rozmowa z zawodnikiem. Po spotkaniu przeważnie też jest 1-2 rozmówki z bohaterem spotkania. Zawsze przyjeżdżam z dużą ochotą do komentowania, bo lubię Polską Ligę i wierzę w to, że będzie się fajnie rozwijać.